Zapraszam do obejrzenia prezentacji kandydatów na prezydenta Płocka. Każdy z nich otrzymał ten sam zestaw pytań. Na każdą z odpowiedzi było po 3 minuty, a na ostatnie pytanie, które było autoprezentacją, 2 minuty. Zapraszam serdecznie. Pytanie pierwsze. Jakie inwestycje w latach 2024-2029 są dla Państwa priorytetem? Szanowni Płocczanie, dziękując za ostatnie 10 lat w Radzie Miasta Płocka, na najbliższą kadencję 2024-2029 jako kandydat na urząd prezydenta miasta Płocka chciałbym bardzo mocno postawić na jeden z priorytetów, a tym priorytetem jest budowa Centrum Nauki i Edukacji, nasze Płockie Centrum Nauki i Edukacji. Mamy wspaniałe miejsca do tego, żeby tego typu zadanie stworzyć i wykonać ten plan. Co to nam daje? No wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że możemy konkurować, jeżeli chodzi o takie miejsca, z Warszawą czy z Trójmiastem. Możemy wspaniale przedstawić naszym dzieciom, naszym wnukom, nam samym te możliwości, które takie miejsce za sobą niesie przy współpracy z Orlenem, przy współpracy z ministerstwem. Doskonałe warsztaty, doskonałe laboratoria. Naprawdę super miejsce dla nas wszystkich Płocczan, ale nie tylko, bo zwróćcie Państwo uwagę, że przy budowie tego właśnie priorytetu mojego możemy spodziewać się natłoku turystów w naszym mieście, którzy są bardzo mile widziani. Jeżeli chodzi o kolejny temat, kolejny priorytet, no to mówić o tym już w tej kadencji bardzo głośno, o tej nowej strzelnicy, jeżeli chodzi o Płock i tak, mając pewne możliwości wewnętrzne i zewnętrzne, mam na myśli tu chociażby Ministerstwo Obrony Narodowej, chciałbym stworzyć jako prezydent miasta Płocka taką regionalną strzelnicę na potrzeby Płocka, na potrzeby dzieci, ale też na potrzeby nas jako osób dorosłych. To są takie dwa priorytety z punktu widzenia ogólnomiejskiego, bardzo ważne, ponieważ widzę tę przestrzeń w Płocku i wyobraźcie sobie Państwo, że moglibyśmy poszczycić się tymi dwoma obiektami zarówno wewnątrz, jak i mówię dla turystów, to jest bardzo istotne. I oczywiście mam świadomość tego, że mamy 21 osiedli w Płocku i każde te osiedle ma swoje potrzeby, ma też oczekiwania. Ja je dobrze znam, ponieważ 10 lat funkcjonuję w przestrzeni samorządu i na każdym z tych 21 osiedli chciałbym po raz kolejny i przez całą kadencję co najmniej poprawiać jakość życia i funkcjonowania Was, drodzy Płocczanie. Dziękuję bardzo. W ostatniej kadencji zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji zaspokajających potrzeby naszych mieszkańców. To oczywiście były inwestycje drogowe, takie jak na przykład Łukasiewicze czy Kościuszki, ale także infrastrukturalne. No, największa to oczywiście był stadion, a także za chwilę oddamy Aquapark już w kolejnej kadencji. Natomiast przed nami wiele wyzwań, zarówno tych drogowych wyzwań związanych z chociażby budową drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej, która ma nam ułatwić wyjazd w stronę Warszawy, jak i przygotowanie się do połączenia Płocka z drogą krajową S10, która ma być budowana przez Generalną Dyrekcję w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka. W efekcie dzisiaj jesteśmy już po rozmowach, które pozwolą nam w najbliższym czasie wybudować wiadukt nad rondem Wojska Polskiego, a także poszerzyć obwodnicę do dwóch jezdni, tak żebyśmy mogli swobodnie wyjechać z Płocka do drogi ekspresowej S10. To inwestycje drogowe, których będzie dużo więcej, bo potrzebne są także inwestycje osiedlowe na konkretnych osiedlach, gdzie będziemy chociażby modernizować kolejne ulice. Natomiast oprócz tych inwestycji drogowych, przed nami inwestycje w chociażby bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Płocka. W tym momencie projektujemy rozbudowę szpitala, który poprawiać będzie właśnie to bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców. Do tego i jeszcze jedna ważna inwestycja, też oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Płocka, czyli budowa sali koncertowej na Nowym Rynku. Aby ją zbudować, będziemy musieli realizować kolejne inwestycje związane z rozdziałem kanalizacji w centrum miasta, również oczekiwane przez mieszkańców ulicy Nowy Rynek, Obrońców Płocka, ulicy Obrońców Westerplatte, Jachowicza, Kaczmarskiego czy Królewieckiej. Po tym rozdziale kanalizacji przystąpimy do budowy sali koncertowej z podziemnym parkingiem, który, to też bardzo istotne, zwłaszcza w dzisiejszej perspektywie, będzie mógł służyć jako potencjalny schron w sytuacji niebezpieczeństwa i zagrożenia. Nie będę obiecywać, tak jak niektórzy kandydaci, inwestycji, których nie da się zrealizować w trakcie pierwszej kadencji.
ale chciałabym rozpocząć inwestycje dotyczące budowy tanich mieszkań na wynajem, czyli programu, o którym mówimy od dłuższego czasu, mieszkania dla wszystkich grup społecznych. Po to właśnie, aby młodzi ludzie nie musieli mieszkać ze swoimi rodzicami, żeby mogli się usamodzielnić. Drugim moim pomysłem inwestycyjnym jest budowa nowych miejsc schronienia, a także rewitalizacja, remont i odbudowa istniejących już schronów. Ma to bardzo ważne, duże znaczenie, ten aspekt, szczególnie w odniesieniu do naszego miasta, tak strategicznie położonego. Kolejny program to zagwarantowanie mieszkań dla seniorów, mieszkań, które będą odpowiednie pod względem funkcjonalności, dostosowania do potrzeb z odpowiednią infrastrukturą, aptekami, przychodniami, miejscami zieleni, tam gdzie seniorzy będą mogli się spotykać. Kolejny aspekt to ekspres bus, czyli skrócenie czasu przejazdu komunikacją publiczną w ciągu do 12 minut, 4 przystanki, Podolszyce, Międzytorze, Centrum i Tysiąclecia. Z pewnością zachęci to mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej, zmniejszy zdecydowanie emisję spalin, zapewni komfortowe warunki podróży do pracy, z pracy. I to są dla mnie takie najważniejsze działania. Wspomnę również o pomyśle budowy parkingów strzeżonych dla rowerów, parkingów strzeżonych całodobowo, bo rowery też mają duże znaczenie, jeśli chodzi o emisję spalin. I oczywiście ważna dla mnie sprawa, mniej betonozy, dużo miejsc zielonych, przystanki, ściany, dachy zielone. Wykorzystajmy naszą roślinność, która jest przyjacielem człowieka w zanieczyszczeniach powietrza. Najbliższe 5 lat, czyli najbliższa kadencja samorządu, to jest stosunkowo krótki okres na te inwestycje, które chcielibyśmy zacząć. Te inwestycje, które chcemy podjąć, one wykraczają poza jedną kadencję, ponieważ my myślimy w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja samorządu. Natomiast jest kilka rzeczy, które należałoby pilnie zacząć już teraz. Jedną z tych rzeczy jest udrożnienie dróg wyjazdowych z Płocka. To jest kwestia i komunikacji, i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Chcielibyśmy, żeby główne drogi wyjazdowe z Płocka były czteropasmowe po to, abyśmy w razie ewentualnej odpukać w sytuacji, gdzie byłaby jakaś awaria na Orlenie, mieszkańcy mogli się ewakuować. Wiemy wszyscy, że są takie sytuacje, gdzie na mieście są jakieś wypadki, stłuczki. Całkiem niedawno był taki dosyć na szczęście niegroźny wypadek, który spowodował częściowe zablokowanie miasta. I w tym przypadku, gdybyśmy mieli sytuację awaryjną, gdybyśmy mieli taką sytuację, że na Orlenie coś by się stało i chmura toksycznych gazów nadciągnęłaby nad miasto, no to jesteśmy uwięzieni. Dlatego jedna z tych rzeczy, którą chcemy rozpocząć jak najszybciej, to jest udrożnienie miasta, to jest zbudowanie czteropasmowych dróg wyjazdowych z Płocka, a także pobudowanie nowych dróg ewakuacyjnych, które jednocześnie usprawnią nam komunikację w mieście. Druga sprawa, którą chcemy podjąć, którą uważamy za bardzo istotną, też dotyczy infrastruktury i dotyczy budowy parkingów wielopoziomowych w naszych dzielnicach. Wolimy 200 milionów złotych, które obecny prezydent chce przeznaczyć na salę koncertową, jednocześnie niszcząc największy darmowy parking Centrum Płocka, mówimy tu o parkingu przy Antypodkowie na ponad 300 samochodów, to zamiast te pieniądze przeznaczać na salę koncertową dla nielicznych, wolelibyśmy przeznaczyć na budowę parkingów wielopoziomowych, dzięki czemu również bezpieczeństwo zwiększyłoby się w naszych dzielnicach, ponieważ w tej chwili samochody stają na chodnikach, stają na ulicach, zasłaniają często przejścia dla pieszych. To jest wszystko niebezpieczne, to jest niewygodne dla mieszkańców i dlatego my uważamy, że można to w ten sposób dość łatwo, szybko zmienić. Kolejna sprawa, którą chcielibyśmy podjąć, to jest, szanowni państwo, budowa ciepłowni geotermalnej. W Płocku na głębokości 3-4 km mamy wodę o temperaturze około 100 stopni Celsjusza. To jest udokumentowane, to jest badane. Możemy po to ciepło sięgnąć, a w przyszłości także produkować z tej wody, z tego ciepła z wnętrza ziemi prąd. To jest istotne,
istotne, szczególnie teraz, kiedy polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadzi do wzrostu rachunków za ogrzewanie, do wzrostu rachunków za energię elektryczną. My chcielibyśmy, żeby Płock w przyszłości był miastem niezależnym energetycznie. To jest moim zdaniem jeden z priorytetów także nadchodzącej kadencji, aby takie inwestycje rozpocząć. Są na to dofinansowania ze środków na przykład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 80% można uzyskać zwrot kosztów takiej inwestycji. Takie dofinansowanie bardzo by nam się przydało. Jednocześnie by sprawiło, że jako Płock byśmy byli producentem energii i taniej, czystej energii ekologicznej. Kolejna sprawa to jest utylizowanie odpadów, to jest unieszkodliwianie odpadów. Tu moglibyśmy postawić coś, co by się nazywało spalarnią śmieci, ale de facto tam się niczego nie spala, tylko unieszkodliwia odpady. I z tego też byśmy mogli mieć energię. Płock musi przestać być miastem wykluczonym komunikacyjnie. To jest ten priorytet. Stanie się tak dzięki ekspresowej drodze S10, poszerzeniu ulicy Wyszogrodzkiej od skrzyżowania przy Panoramie do planowanego ronda w Imielnicy, ale i dzięki sprzężeniu z narodowym projektem realizacji CPK. Jako prezydent również chcę zwrócić uwagę nie tylko na te duże, kluczowe inwestycje, ale też takie ulice osiedlowe, które często są zaniedbane bez odwodnienia. Druga sprawa, na którą bym postawił, to ożywienie płockiego nabrzeża. Chciałbym, aby całorocznie działały tam lokale gastronomiczne, tak by w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca. Natomiast w sezonie wiosenno-letnim przy nabrzeżu mogłyby cumować barki, statki, które łączyłyby w sobie zarówno tą funkcję atrakcji turystycznej, jak i właśnie powiedzmy smażalni ryb. To nasze nabrzeże nie może nam się też kojarzyć z taką przewagą betonu. Powinno być więcej zieleni tych zasobów przyrodniczych i też tym samym stać się bardziej przyjaznym dla nas, mieszkańców czy przyjeżdżających turystów. Może w związku też z tym uruchomić meleksy turystyczne, te, które by kursowały właśnie na to miejsce. Ale tutaj bardzo bym się pochylił nad młodym pokoleniem, jak sprawić, żeby chcieli wracać po studiach, ponieważ miasto się wyludnia w zastraszającym tempie. Według takich badań za 20 lat będzie nas 80 tysięcy mieszkańców, a więc to Płock ma być też lepszym miastem dla tego młodego pokolenia. Myślę, że może się to stać poprzez kreowanie miejsc pracy, poprzez budowanie chociażby żłobków, jeżeli będą rozwijane rodziny, czy wydłużenia ich czasu funkcjonowania. Też bardzo bym stawiał na rozwój programu Mieszkania na Start z taką właśnie dodatkową możliwością ich wykupów. Też bardzo mi jest bliska następna grupa, to znaczy Płock musi być lepszy zarówno dla seniorów, jak i osób z niepełnosprawnością. Można to uczynić właśnie poprzez aktywizację tej społeczności, tych środowisk, te zapewnienie ich pobytu w takich domach codziennego właśnie przebywania, zwiększenie wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku, ale też od tej strony właśnie likwidacyjnej barier architektonicznych. I tu na końcu bym odniósł się, że Płock musi być lepszy dla przedsiębiorców. Tutaj widzę następujące perspektywy, tworzenie nowych terenów miejskich, też pochylenie się nad kształceniem zawodowym, ale również inicjowanie tego współdziałania uczelni z przedsiębiorcami, a także ułatwienie współpracy przedsiębiorców z samym Urzędem Miasta. Płock zatem musi być lepszym takim miastem dla nas wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dziękujemy kandydatom za odpowiedzi, a już jutro poznacie ich poglądy na temat zdrowia, pomocy społecznej, sportu i rekreacji.